Dzień dobry, witam serdecznie. Firma Złota Rybka, Jarek Bury się kłania ponownie. Dzisiaj mamy niedzielę. Jesteśmy przed świętami Wielkiej Nocy. Piękna się zaczyna przygotowywać nam wiosna, pogoda w pełni. Mamy dla Państwa bardzo ładną realizację. To jest realizację na specjalne zamówienie dla Pana Łukasza z miejscowości Oksa. Na pewno hodowcy będą kojarzyli. I Pan Łukasz zadzwonił do nas tydzień temu z gorącą prośbą, czy nie przygotowalibyśmy dla niego specjalnej realizacji, ponieważ no tak, nie chcę mówić, ale po prostu zawiódł się wcześniejszą realizacją i bardzo nas prosił, bo oczywiście sezon zbliża się szybkimi krokami, czy byśmy mu nie pomogli. Oczywiście, jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład, tym bardziej, że pan Łukasz to przygotował z najwyższej jakości zarówno komponentów, materiałów, jak najlepszej jakości wykonania. Po prostu życzył sobie, że to ma zrobione być bardzo dobrze. Przygotowaliśmy do pana Łukasza próby, czyli zrobione takie mini. Jedna sekcja regalika była przygotowana, ozdjęciowane, pokazane. Pan Łukasz zatwierdził, bo chodziło o system rozmieszczenia tych wszystkich siedzisk, które są. To jest życzenie naszego klienta. Oczywiście klient dzisiaj dla nas jest panem i władcą. On sobie życzy, tak ma być wykonane. I miejmy nadzieję, bo jutro zostanie towar pakowany i wysyłany do pana Łukasza, że na pewno zadzwoni i powie: chłopaki, dobra robota. Ale dzisiaj mówię, mamy niedzielę, przygotowujemy się do realizacji tego filmu z tego względu, że jutro będzie wszystko pakowane na palety i wysyłane do pana Łukasza. I chciałem od razu w pierwszej chwili pokazać państwu tak zwany ten skos, który naprawdę no troszeczkę był, jak to się mówi, do przygotowania, żeby to wszystko weszło panu teraz na poddasze, bo na pewno znacie system państwo poddasza, że jest ten skos słynny, czyli mamy tą płytę gdzieś, czy po prostu idzie dach pod takim kątem, no i musi być to tak zrobione, żeby panu Łukaszowi elegancko weszły, też żeby te siedziska były w pełni zaadoptowane, bo tak sobie pan Łukasz zażyczył rozmieszczenie tych siedzisk, bo to był jego rysunek tak zwany techniczny na kartce, ale przygotowany bardzo starannie, profesjonalnie i to było jego życzenie. Tak miał być układ z tego względu, że to będzie wszystko podwieszone. To, że one są na dole, to tak się teraz wydaje, że to jest dziwnie, ale pan Łukasz, on sobie, zobaczcie, tą przerwę podwiesi, wtedy one będą równe na tym i one będą szły w tym skosie ładnym, no że wtedy to będzie wszystko ujednolicone. Zobaczcie, drodzy Państwo, na tym małym regale, bo tu widać bardzo fajny efekt przygotowania tego wszystkiego. Standardowo sklejka, płyta dwunastka, czyli macie Państwo na dwunastce ładnej zrobionej sosnowej i teraz, drodzy Państwo, macie siodełka w głębi, czyli one są tak gdzieś około no 5,5 cm w głąb, żeby się młode nie widziały. Szufladki, wiadomo, szufladki są ładne wyciągane, ale szufladki wam zaraz tam na samym końcu realizacji filmu pokażę, bo pokażemy, jak to wszystko wygląda, bo w sumie, żeby tą powierzchnię do zabudowy przygotować, pan Łukasz potrzebował aż 13 regałów. Te regały, które tutaj dzisiaj mamy skomponowane, to jest dopiero jedna paleta. A gdybyśmy mieli zmontować wszystkie, to by wyszły 3 palety. I dlatego, żeby nie naciągać klienta na kolejne wysyłki, ta jedna paleta jedzie gotowa, która ta cała realizacja jest przygotowana, a pozostałe praktycznie dwie palety będą, dlatego są zdemontowane, bo będą ułożone na jednej palecie, żeby zaoszczędzić te 200 zł na tej wysyłce, która by stanowiła no niepotrzebny koszt dodatkowo dla klienta naszego. I teraz macie Państwo tak przygotowaną realizację w pełni, czyli te siedziska, które tutaj widzicie Państwo, te są akurat na 18 cm, czyli to są na wdowy. Tak, pan Łukasz sobie życzył. Zobaczcie tutaj od góry do dołu, czyli tu, gdzie one będą wchodziły. Tutaj jest prawie 23,5 cm tej wysokości od góry do pierwszego siedziska. No i później one się tak rozmieszczają. Tutaj mniej więcej jest 21, idzie każde siedzisko. Wykonane jest, tak mówiłem wcześniej, sklejka, czyli mówimy o płycie 12. Do tego jest siodełeczko ładnie przygotowane, tacka. No i tak to pan sobie Łukasz zażyczył, żeby było według jego wymiarów, czyli chciał pan Łukasz dokładnie zrobione mieć regały, czyli widzicie wolne regały, że można sobie teraz je wyciągnąć. On nie chciał całego modułu takiego, po prostu on chce rozmontować sobie i włożyć. Jeśli mu coś nie będzie pasować, dokona zmian, wyciągnie jedną sekcję, przełoży i dlatego tak to wygląda. Ale tu chciałem pokazać państwu taką ciekawostkę, bo no wiadomo, trzeba pochwalić pracownika. Mariusz, który przygotowywał ten cały projekt z panem Łukaszem, dał od siebie naprawdę wszystko i chciałem państwu zwrócić uwagę też na taki może głupi szczegół, ale zobaczcie, ile on jest bardzo ważny. Tu macie państwo przygotowane dwa regały położone razem. No wiadomo, może podłoga gdzieś jest nierówna, one są niesymetrycznie i jest przerwa. No ale Mariusz wpadł na to, że zobaczcie tu. Jeśli te regały połączymy i wstawimy taką jedną głupią listeweczkę, która wiadomo coś tam kosztuje, zobaczcie jaki jest efekt, jak weźmiemy sobie je złożymy
i skręcimy później, jest efekt idealny, po prostu nie ma żadnej przerwy, nie ma szczeliny, śmieci tam nie będą wlatywały i ta głupia jedna listeweczka, jaki zrobiła efekt. I mówię, jeśli ma się bardzo dobrego pracownika, który jest człowiekiem rzetelnym, myślącym, można wiele rzeczy zdziałać. No i od razu przy tej okazji, bo to dopiero jest oczywiście dzisiaj kwiecień, no kwiecień, to jest końcówka marca, za chwileczkę będzie kwiecień, bo będą święta Wielkiej Nocy. Ja już się Was zaproszę na targi w Katowicach, które odbędą się w przyszłym roku, na samym początku roku. Na pewno będziemy gości tam ze swoimi realizacjami takimi poważnymi, nie takimi, wiecie Państwo, standardowo ocela to. Mamy jeszcze do przygotowania jeden taki projekt bardzo ciekawy, ale to wiadomo, to jak będzie gotowy, to wtedy Państwu ogłosimy, bo to na targa będzie ogłoszenie. Ale te realizacje, które w tym roku nas dzisiaj zachwyciły od ilości tych wszystkich zamówień i tego zadowolenia klientów, chcieliśmy Państwu pokazać, że jednak nie robienie standardów, czyli klepania tego samego, a robienia takich rzeczy innych. Czyli jeśli Państwo sobie zamówicie coś pod zamówienie i robimy taką realizację jak to, moim zdaniem jest to fajne, bo to jest typowo dla Was. Wiecie, że to jest wasze, to nie jest moje, to nie będzie następnego Henia Kowalskiego i to też w każdy sposób buduje pozytywnie przyszłościowo. Dlatego w tym roku zrobiliśmy bardzo dużo tych realizacji indywidualnych. I tak one, mówię, się mieszczą. Co klient sobie zadzwoni, to jest coś innego, troszeczkę inne rozmiary. Fakt, że to wszystko jest podobnie, bo regał, wiadomo, z szufladą budujemy na jednej basie, ale widzicie, no każda realizacja fajnie buduje i fajnie cieszy. Teraz to, jak już widzicie w całości, drodzy Państwo, to co jest dla Pana Łukasza, jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda, bo dzisiaj robimy to na takim, no hardkorze, można powiedzieć, w stolarni, w miejscu, gdzie te elementy gotowe czekają już do pakowania, przesyłkę, ale ja lubię, jak jest prostota, ja nie lubię studia, wiecie, nie lubię tych tak zwanych wstawek, tylko ma być prosto, linijnie i pasuje, bo to jest najlepsza przemowa dla Was. Tu macie Państwo naszykowane te wszystkie szuflady, bo tutaj macie też szuflady kolejne, czyli tu już widzicie, Pan sobie zażyczył większe, tu są dwudziestki aż, i one są przygotowane do wysłania na jutro. I tak to wygląda. Tu macie szufladeczkę ładnie przygotowaną. Sklejka jest równo tu płaska, z tego względu, że do czyszczenia Wam lepiej. Kołeczki bukowe są okrągłe, nie ryflowane okrągłe, bo się lepiej ściera z nich. Czwóreczką jest zabudowane tył tej szufladki. Tutaj macie z dwunastki, bo to widać, że to jest dwunastka, ładnie podfrezowana. Jest ładnie frez zrobiony na szufladkę. I teraz widzicie Państwo, tu macie te frezowania większe zrobione, żeby to osiadało ładnie na tych drutach i się trzymało, bo jak sobie skręcicie, to wtedy w żaden sposób to nie będzie ani latało, ani nie będzie się przemieszczało. To są szuflady wszystkie zrobione. Tu jeszcze pokażemy te tace, bo te tace są już przygotowane też tak właśnie, pakowane są, widzicie Państwo, do klienta i one pojadą ładnie, klient sobie zdemontuje. I tu ostatnim już pokażę Wam, drodzy Państwo, to są gotowe regały, tak, musimy później układać na tej palecie, czyli ich mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z tego co pamiętam 13 w sumie regałów jest. Także Szanowni Państwo, tu są jeszcze dodatkowo te listy, które będą jako tak zwane te łączniki. No i co, i mam nadzieję, że Pan Łukasz, dostając te palety w środę od nas, po zmontowaniu, na pewno będzie zadowolony, bo prowadzimy cały czas korespondencję, bo zauważcie, drodzy Państwo, ten jeden taki temat, którym ja to zawsze mówię, ten kontakt najważniejszy jest z klientem, czyli nie tak przy wylęgu tego jaja kurzego, czyli od początku zarodka do wyklucia się. Jest kontakt z klientem, jest cały czas analiza, czy pasuje, czy odpowiada. Zrobiliśmy to i nawet do dzisiejszego dnia kontaktowałem się, że już jest wszystko gotowe, dostał klient zdjęcia, on już wie, że zrealizowane, bo on dokonał nam przedpłaty, gdzie to się rzadko zdarza, bo zawsze za pobraniem, ale to była duża realizacja, dlatego chciałem, poprosiłem, czy by było możliwość przedpłaty, nie było żadnych problemów oczywiście. No i w tym momencie mówię, ja jestem oczywiście zadowolony, pan klient mam nadzieję, że jest zadowolony i tak to wygląda, że jest od pierwszego telefonu do ostatniego telefonu jest kontakt z tym klientem i później najbardziej motywujące to jest tak, jest telefon z pochwałą i mówi dzięki, fajna robota, to jest najbardziej efektywne i motywujące do jeszcze lepszej pracy. Szanowni Państwo, gdybyście mieli podobne realizacje, czy byście byli zainteresowani projektem zawsze indywidualnym, ja to tłumaczę, serdecznie zapraszam do mnie do kontaktu. Najlepiej oczywiście, drodzy Państwo, tak mówię wszystkim, czy starszym hodowcom, czy młodszym, po 20. Po 20 to jest najlepszy czas, gdzie koniec jest gonienia, siadamy, rozmawiamy, pijemy, jak to się mówi, herbatę przed snem i wtedy sobie porozmawiamy i wytłumaczymy. Także serdecznie zapraszam pod numer telefonu 503 363 147. Dziękuję i do zobaczenia.